Załużu. Tym razem Sienna, bardzo krótka trasa, ale też trzeba się na niej dużo napracować. No trasa wymagająca, trasa rajdowa. Lubię tą trasę, już jeżdżę ileś lat. Myślę, że niektórzy zawodnicy też ją lubią, bardziej lub mniej. A tutaj co? No przyjechałem, wiadomo, konkurencji nie mam, trochę wysypała się, ale przyjechałem, jadę na razie cały sezon, chyba że samochód się sprzeda w międzyczasie, no i chcę walczyć o jak najlepsze miejsca. No właśnie, walczysz wczoraj wysokie 9 miejsce w generalce, podgryzasz lancery. No tak, no udało mi się tam parę czteronapędówek wyprzedzić, z tego się cieszę. Wiadomo, że nie jadę na maksimum, ale no, na pewno by mi tam zabrakło już o te lepsze miejsca, no ale zobaczymy, może dzisiaj się uda jeszcze o wyższe miejsce, no albo przynajmniej tą pierwszą dziesiątkę utrzymać. Przed tobą jeszcze dwa podjazdy wyścigowe, trzeba przyspieszyć i wskoczyć jeszcze wyżej. No będę chciał na pewno, no ale to wiadomo, że mam prawie niecałe te 280 koni, a tutaj konkurencja no, z tych lancerów no ponad 500, nie? No ciężko jest, żeby z nimi się ścigać. Wiadomo, z tych czterech napędów, no to na starcie już mogę przewagę, no ale będę ich ścigał na pewno. Po raz pierwszy pogoda sprzyja nam w GSMP. Tak, jest ciepło, jest fajna pogoda, atmosfera, dużo kibiców, no na razie jest dobrze, myślę, że wszyscy są zadowoleni. Romek, 9 miejsce w klasyfikacji generalnej, podwójnie można powiedzieć, bo wczoraj i dzisiaj. Tak, ten sam wynik, myślę, że nie jest źle. Była szansa na 7 miejsce, ale ten pierwszy podjazd wyścigowy tak troszkę wolniej pojechałem, ale jest okej, okay. Tam pobawiłem się, powyprzedzałem parę czteronapędówek, punkty do klasy tak samo, czyli teraz następna eliminacja w Limanowej i tam myślę, że konkurencja będzie wyższa, będziemy walczyć. To naprawdę dobry weekend tutaj w Siennej i słoneczny. No słoneczny, no pogoda nam dopisała. Pogoda jest jak typowo lato, z tego się cieszymy. Kibiców dzisiaj troszkę było mniej, ale tak ogólnie no wczoraj to było dużo kibiców. Trzeba się szykować już na Limanową. No tak, Limanowa za niecałe 2 tygodnie. Trzeba już jechać, no i Mistrzostwa Europy. No, myślę, że paru fajnych zawodników przyjedzie i będzie fajna impreza.